Cześć. W tym filmie opowiem Ci, czym jest ekran stan witryny w WordPressie i dlaczego powinieneś lub powinnaś regularnie do niego zaglądać. Zapraszam do oglądania. Funkcja stan witryny została wprowadzona w WordPressie w wersji 5.2. Jeśli jeszcze nie posiadasz takiej wersji, koniecznie zainteresuj się aktualizacją swojej strony i gdy już będziesz mieć WordPressa obsługującego stan witryny, widget tej funkcji znajdziesz w głównym kokpicie, a także na dedykowanej podstronie znajdującej się w menu narzędzia stan witryny. Jak sama nazwa wskazuje, funkcja ta pokazuje, jaki jest aktualny stan naszej witryny w oparciu o szereg zaleceń związanych z bezpieczeństwem i wydajnością. WordPress wykonuje test poszczególnych zaleceń i wyświetla stosowne rekomendacje w zależności od tego, czy nasza strona je zaliczyła, czy też nie. W oparciu o wynik wszystkich testów pokazuje ogólną ocenę, która może przybrać komunikat np. dobry, wymaga poprawy itd. W przypadku, gdy nasza strona internetowa nie zalicza jakiegoś testu, otrzymujemy komunikat, co należy zrobić, aby poprawić stan witryny. Przykładowe testy wykonywane przez tą funkcję to np. sprawdzenie zainstalowanej wersji WordPressa, sprawdzenie aktualności wtyczek, motywów, sprawdzenie używanej wersji PHP na serwerze, sprawdzenie certyfikatu SSL, a także kilkadziesiąt innych testów związanych z backendem strony. Poza zakładką status znajdziemy tutaj także zakładkę informacje, w której znajdują się wszystkie kluczowe informacje na temat naszej strony, np. zainstalowane wtyczki, szablony, informacje o serwerze, bazie danych itd. Jeśli zależy Ci na bezpieczeństwie i optymalnej wydajności Twojego serwisu, polecam zaglądać do ekranu stan witryny regularnie. Kluczową ocenę ogólną zobaczysz już w głównym kokpicie, więc jedynym zadaniem, które warto wpisać w swój tygodniowy grafik, jest tak naprawdę zalogowanie się do panelu administracyjnego. Jeśli komunikat w widżecie stan witryny będzie informował, że wymaga on poprawy, warto zajrzeć głębiej, zweryfikować, jakie testy nie zostały zaliczone, a następnie wprowadzić stosowne usprawnienia we własnym zakresie lub zlecić to profesjonalistom. Jeśli potrzebujesz pomocy przy poprawieniu stanu swojej witryny WordPress, możesz skontaktować się ze mną przez stronę arturkosiński.pl. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że film był dla Ciebie przydatny. Jeśli tak, daj kciuk w górę, zostaw komentarz oraz zasubskrybuj mój kanał na YouTubie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.